Hej, hej, siemanko, witajcie w trzecim odcinku z LEGO Star Wars Skywalker Saga. Moi drodzy, kontynuujemy nagrywki. Ostatnio mieliśmy epicki wyścig. Koniecznie musicie to zobaczyć, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka. Ciekaw jestem, czy dzisiaj uda nam się ukończyć pierwszy epizod Star Warsa. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Co to właśnie jest to? Nie wiem czemu. Aha, po prostu mam tutaj ładnie to zmieścić. I co to mi to daje w ogóle? Nie mam pojęcia. Po prostu zrobić porządek w tej miejscówce. Myślę, że już w ten poniedziałek nadchodzący będziemy mogli zrobić pierwszego live'a ze Skywalker Sagi. Dobra. Wracamy na statek i lecimy. Dobra. Oho, to ten dziadyga. No, zaczyna się akcja. I czy Anakin będzie sam prowadził taki statek? What? Dobra, jakoś się udało. Co jesteś? W końcu ujawniliśmy się. Trochę mu kaptur zjechał. Ruszaj za nimi, mój młody uczniu. Wiesz, co robić. Jaka teksturka. What? Jeśli zdołamy uniknąć walki z innymi obcymi w kapturach, może tym razem dobra. Na Korusant. Owszem. Holo projektor. Cel podróży. Dzielnica federalna. Pomijmy samouczek. Sprawdźmy kolejną kometę. Jest tutaj coś takiego? O, jest! Kolejna, patrzcie! Możemy rozwalić, czy nie? Moneto kometa. Ło, jak to się pięknie rozwala. Twarda jest. Twarda sztuka. Ale udało się. Ile tych monet? To jest 30 koła? Nie, kurczaki, wow, wow, wow. Dobra, i porobione. Mamy lecieć do Korusant. Chyba dobrze to widzę. Dzielnica federalna. Dobra, zobaczmy tą przestrzeń Korusant. Ciekawy jestem, co to da. W sumie tak z ciekawości na razie. Podróże czasoprzestrzenne. Wow! Oto i Korusant. Cała planeta to wielkie miasto. Nigdzie nie ma piasku. Czekajcie, tutaj coś znalazłem. Czy to karbonitowy klocek? Ale fajnie pokazuje damage. Dobra, po nim. Ty to się nie patyczkujesz. Nie chcę więcej kłopotów. No a jak? O, jest kolejna kometa. Chyba leci w naszą stronę, nie? Łup. Kolejne 5 klocków. Czy tu jeszcze coś jest? Nie widzę za bardzo. Też sobie chyba poświęcimy odcinek. Posprawdzamy sobie te ulepszenia. Co warto, co nie warto zrobić. Myślę, że to będzie też fajna taka ciekawostka. Ale jak już gramy fabularnie, to lećmy z tą fabułą. Dobra. Czas start. No, lecimy, lądujemy.
Też widzę, że jest standardowa sekwencja lądowania. Chyba na każdej planecie, której będziemy lądować, będzie to na swój sposób jakoś unikatowe, albo właśnie podobne jak teraz. No, ląduj. Wystarczy. Leci, leci. Coruscant, dzielnica federalna. No proszę, osobiste powitanie od samego senatora Palpatina. Wyjaśnijmy jak najszybciej sytuację na Naboo. Mój lud czeka na ratunek. Witam, wasza wysokość, mistrzu Jedi. No witam, dzień dobry panu. Królowej się nie spodziewałem. Porozmawiaj. A, tutaj są kolejne karty. No monet nie mam za bardzo, tylko 200 tysięcy mam chyba. Tutaj co jest? Użyj. Statki gwiezdne. Aha, czyli to jest po prostu wszystko to, co potrzebujemy do upgrade'ów. Dobra. Fajnie, że zrobili takie checkpointy. Porozmawiajmy z nim. Wspaniale widzieć, że żyjesz, wasza wysokość. Po zerwaniu łączności zaczęliśmy się obawiać. Ale mamy fryza. Szacun. Z niecierpliwością czekam na wieści w kwestii Naboo. Wasza wysokość, czy zechcesz towarzyszyć mi w Senacie, gdzie przedyskutujemy sprawę? No, wydaje mi się, że tak. Chyba. Chociaż jestem podejrzliwy do tego naszego senatora. Wielki kanclerz Valorum zwołał specjalne posiedzenie, na którym przedyskutujemy sytuację na Naboo. Ale muszę być szczery, jego władza nie sięga daleko. Wątpliwe, żeby senat jakkolwiek zareagował na inwazję. Uważam, że najlepiej będzie, jeśli wasza wysokość zasugeruje wybór nowego wielkiego kanclerza, który przejmie kontrolę i da nam sprawiedliwość. O, ty już kombinujesz? I patrzcie, jaki kombinator, no. To mi się nie podoba. No, dobra, dawaj, idź. Ach, jesteśmy więc. Te transportowce zabiorą nas do budynku Senatu. Muszę jeszcze zająć się pewnymi kwestiami. Tak więc ruszę pierwszy. W dogodnej chwili zapraszam do swojego gabinetu. Stamtąd udamy się na spotkanie. No tymczasem, tymczasem. Dobra, chyba mniej więcej kumam. Czyli po prostu tam muszę się udać. Poleć transportowcem. I porozmawiać z senatorem. Zobaczmy sobie mapę jeszcze, jak to wygląda. Aha, dobra, wystarczy sobie kliknąć tutaj w dół. O, i to jest bezpośrednia mapka tej miejscówki, w której się znajdujemy. O, ile tu jest rzeczy, moi drodzy, naprawdę. Niesamowita sprawa. Wolę jednak podążać za fabułą. Jesteśmy niezależną droidyczną siecią taksówek. Bez apki, bez kierowcy, bez bólu. Bez apki, bez kierowcy, bez bólu. Chyba czas ruszać na szlak. Świątynia Jedi, wschodnia dzielnica, zachodnia fontanna, południowy pałac. Oj, po kolei, po kolei. No, dobra. Do przodu więc. Rozwalmy te słupki. Aha. Ło, jaki tutaj wielki posąg. Po jednej i po drugiej stronie. Bomba. Dobra, jesteśmy w biurze senatora. Czy możemy rozpocząć spotkanie? Tak, tylko czekaj, zrobię ci przemeblowanie. Dobra, no powiedzmy, że już jest ok. Co to za krzyki? Spokój! Musimy szybko coś zrobić i powstrzymać Federację. Spokój! Spokój! Czcigodni przedstawiciele Republiki, wnioskuję o wotum nieufności dla Wielkiego Kanclerza Valorum. Spokój! Spokój! Ile typa! Na Naboo.
Proszę, wasza wysokość, zostań tu, gdzie jest bezpiecznie. Aha, popcorn sobie wziął. Przyjmuję Anakina jako swego padawana. Nie czas teraz na to. Odkurzaczem sobie odkurzał. Mglista przyszłość. O, Yoda jest! Siema, Yoda! Wróć do Otoh Gunga. A mamy inne wyjście? Na Nabu, wracamy. Zdołamy go nakłonić. Polisy nie znają bossa jak Moisa. Uparty jest jak famba. No dobra. Północne lądowisko. Wracamy, wracamy. No, dzisiaj wyjątkowo dużo eksploracji, mało akcji, ale no, nie mówmy jeszcze hop. Zobaczymy, co nas będzie czekać za parę minut. Gdzie jest ta strzałeczka? O, tutaj. No to wchodzimy. Teraz lecimy na Nabu. Zerknijmy na przestrzeń jeszcze, może też się uda trochę klocków zebrać. Tak, po prostu z ciekawości. Oho. Nie no, ta planeta jest naprawdę piękna, nie? Naprawdę piękna. Kyber Kometa jest gdzieś tutaj. I jak? Pod samym naszym nosem. Pięknie. Dobra, kolejne klocki są na naszym koncie. Tu coś jeszcze jest. Podlećmy bliżej. Nie trzeba cię łapać, od razu cię zniszczę po prostu. Tylko tyle potrafisz? Dobra, mamy to, łowca nagród. Padłeś. Wracamy. Jezioro Paonga. Wyląduj. Kurczę, już wam powiem, że naprawdę tej animacji się nie spodziewałem przy lądowaniu. Tak szczerze mówiąc, jak będę sobie eksplorować ten cały świat, to może się to trochę znudzić. No ale nie jest to jakoś takie długie aż strasznie. Cała sekwencja. A nie, czekajcie, tutaj byłem przecież. Nie, faktycznie mam tutaj być. Dobra. Dobra, i kolejny checkpoint. Czy chcemy się udać do miasta? Potwierdzam. Kilka ciekawostek podczas wczytywania kolejnej mapy. Dobra. Gdzie wszyscy poszły? Nikogo tutaj nie ma. Porozmawiaj. Bu, 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 bu. A dobra, po prostu muszę zmienić postać na innego droida. Ale to nic, to sobie kiedyś nadrobimy. Idziemy do bossa, idziemy do bossa. Sala tronowa Otoh Gunga. Naokoło. Nie róbmy tych samych błędów co przedtem. Czyżby zostali schwytani? Całkiem możliwe. Albo uciekli. A pewna! Kangany ucieknąć! Jak kłopoty, to idą w święte miejsce! A maszyneczy tam się nie ośmielą! Samo istno! Święte miejsce idziemy, dobra! Niech tak będzie. A, czyli wychodzimy stąd, dobra. Wracamy na powierzchnię. O, tutaj się już więcej ludzi zebrało. Moisa znalazła tajne wyjście. Moisy potrzebują tajnego klucza do świętego miejsca. Ja wiem, że tu gdzieś jest. Tajny klucz? A, jest! Ale chyba zepsuł tajny. Moisy naprawią i użyją. To wejdzie w święte miejsce. Mhm, dobra, mam to. To się nazywa ruszyć głową. Dokładnie tak. Szybko poszło, naprawdę. A już miałem mówić, że w sumie jeszcze ani razu nic nie budowałem. Także to jest chyba pierwsza rzecz. Jar Jar Binks, lepiej niech ma powód dobry, żeby przyprowadzić obcych w święto miejsce. O, jest dobry. Dobry jest powód. Uwierz mi. To Isa, to... To ja jestem Amidala.
Nie! Ja jestem Amidala! Ja jestem Amidala! Nie! Ja jestem Amidala! Dobra, Kwikuni, Amidala! O co chodzi? Czemu wszyscy mówią? Ja jestem! Wybaczcie kłamstwa, musimy dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli nie zaczniemy działać, wszystko przepadnie. Błagam, coś depła? Boże! Majscy zabędą przyjaźń. Może. Może tak. Ruszajmy do pałacu. Musimy zaatakować ich statek i stawić czoła wicekrólowi. Ej, szybkie negocjacje. Wicekról ucieka. Wróci z kolejną armią droidów. Wasza wysokość. I dlatego musimy natychmiast ruszać i odbić pałac Ptidy. A ja mogę? Chcę pomóc! Pomożesz, ukrywając się gdzieś i zostaniesz przy życiu. To nie brzmi jak pomoc. Anakin taki ciekawy. Tu co jest? Też jakiś klocek do zdobycia. Zabierz śmigacz i odbij pałac. Zaraz się tym zajmiemy, tylko chcę sobie jeszcze tutaj sprawdzić jedną rzecz. Dobra, mamy wyciąć otwór. Wycinamy. Lecimy na dół. Zaraz to otworzymy. Jest, pykło. Cóż to jest? No proszę, tego jeszcze nie widziałem w ogóle. Pewnie to może otworzyć tylko jakaś specjalistyczna postać, której pewnie nie mam. A jest, złoczyńca. Mam jakiegoś złoczyńcę? A mam, zobaczcie. Imperialny desantowiec. What? Dobra, udało się. Jest. Pięknie, szybko sobie teraz zmienię postać. Dobra. Obi-Wan Kenobi, niech będzie. Nie, no dobra, czas wracać. Myśliwiec gwiezdny. Będzie chyba trochę akcji w końcu. Fajnie, że właśnie jest to tak mniej więcej wypozycjonowane. Że jest trochę akcji. Trochę takich śmiesznych sytuacji. Wszystko utrzymane w śmiesznym, dobrym stylu. Wow. Ale flota wjeżdża. Wicekról powinien być w sali tronowej. Ale to mój statek! Dobra, nie płacz. Znajdzie się jeszcze inny jakiś. Na pewno. No to mamy problem. Czy to będzie pierwszy bosik? Na to wygląda. O, łatwo nie będzie. Wow. No, dawać, jedziemy z nim. Darth Maul. Uważaj i pamiętaj swoje szkolenie, Obi-Wan. Może weźmiemy tego Obi-Wana. Przytrzymaj B, aby podnieść wybrany przedmiot i użyć go... Użyć przy pomocy mocy. A, w ten sposób, dobra. Unikaj nadchodzących ataków. Dobra. Aby zablokować atak. Lewy trigger. Okay.
Wow, wow. Nie masz szans! Opie! Nie masz szans! Ło, wow, oberwałem. Ucieka nam. No co ty nie powiesz? Mamy towarzystwo! Ło! Ale akcja. Dobra, udało się. Gdzie jest moje życie? Nie widzę tutaj żyćka. Ucieka, ale dziadyga jeden. A jest, życie, dobra, zregenerowało się bardzo szybko. Naciśnij, co to jest? Znów droidy, mistrzu. Przybyło wsparcie, tak jest. No jako tako, razy dwa, tutaj mnożnik się odpalił. Elegancko. Dawać. Ciąg dalszy. Ohoho. Na mojej twarzy pełne skupienie. Patrzcie, mogę celować w nogę. Uwaga, uwaga! No i w sumie na pasku combo pokazuje mi świetnie! Więc świetnie! No co robisz? Zostaw tą drogę! Ale mi się ręce już spociły! Dobra, przejdziemy. Chodź, nie możemy mu na to pozwolić. Osiągnięcie! Kolejne! Mamy życie. Nie zdążyłem zauważyć, co to za osiągnięcie tam poszło. Czekajcie, weźmy sobie... Może trochę punktów się ogarnie. O! Dobra. Wszystko się przydaje. Nie no, takiej walki się nie spodziewałem! Co jest grane? Co za skok? Mnie by nie starczyło się. Znajdźmy jakąś inną drogę do niego. Właśnie tak mnie tutaj ciekawi. Jaką drogę tutaj wziąć, co? Bo ja najpierw pójdę tam. Dobra, mamy windę. Zaraz to naciśniemy, tylko tego niebieskiego klocka sobie jeszcze wezmę. Ten górny pasek jest bardzo, bardzo na niskim poziomie. To niedobrze. Tutaj co jest jeszcze? Ty muszę to porozwalać chyba.
Dobra, słuchajcie, naciskam B. Niech się dzieje. Wola Jedi. Czekajcie, co to za jakiś snajper jest? Coś trzeba ogarnąć. 2 na 5. No nie, no teraz zaskakujesz. Już cię miałem prawie. Dobra, walka, walka, walka. Kurde, to było ciężkie do uniknięcia. Jak mnie rozjechał. Dobra, po tobie, po tobie, po tobie. No giń. Dobra, jak ten zestaw mam ogarnąć tak daleko? A i co teraz? O kurczak, jakiś tutaj rozgryzłem kolejną rzecz. No i co teraz? O nie, pewnie tutaj brakuje kolejnej postaci albo jakiegoś przyrządu dosłownie. Dobra, trudno, nic z tym już nie zrobię za bardzo. Nie udało się. Ale zawsze to jakieś doświadczenie. Czas rozprawić się z bossem raz, a porządnie. Nie ma co przedłużać. Ło, tutaj jeszcze jakieś mechaniki są do ogarnięcia, lewo, prawo. Te bariery są bardzo niebezpieczne. O. To właśnie widzę. Dobra, teraz. Tu mam czekać. Zepsuta. Więc otworzymy ją ręcznie. Dobra, już ogarniamy. Mamy to. Dawać, otwierać. Kolejna. Żółta spadła. Właśnie, cierpliwości. O nie, co jest? Dawaj to. Nie do tego. Dobra, i czerwona. Jest, poszło. A te niebieskie, co są te rzeczy? Serio, musiałem to rozwalić. Chyba musiałem, słuchajcie. Nawet to było chyba wskazane. To teraz tutaj. Tak jest. I dzięki temu mamy zielone. No, kto by się spodziewał. Fajna rozkminka. Dobra, jest. Chociaż to się udało, bo te poprzednie jednak znajdźki kompletnie... Nie, no niestety. Brakowało trochę szczęścia. Aj! Teraz, teraz, teraz. Zaczyna mieć dość. A, nie zrobiłem uniku! Moc jest znak zwycięży. Dawaj, 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 dawaj. Wow.
30 kombosów. Ja też cię nie lubię, nowy achievement. No nie! Czemu tak ciągle ginę? Po tobie, gościu, po tobie. Nie było lekko, nie było lekko. Aha, się cieszy. O nie! To było złe. No ale cóż, prawdziwe, nie? Że wyszkolisz chłopaka. Tak, mistrzu. Myślałem, że się jeszcze obudzi. Z takiej tragicznej sceny zrobić żart to jest naprawdę profanacja. To koniec tego małego powstania, wasza wysokość. To wasza okupacja dobiegła końca. To tylko zmyłka. Teraz, wicekrólu, omówimy nowy traktat. A taka zamiana teraz. Dobrze to zrobili. Co ten Anakin tam kombinuje? Nie mógł wziąć swojego statku? A ten znowu. Oj, chyba przeszkodziliśmy w łowieniu rybek. Majestrzy, gotowy zrobić twoje zadanie. Ło, lecimy na grubo. Pięknie. Boisz się walczyć? Nie czuł wielką armię. Generał Jar-Jar, Moisy muszą wyruszać już na bitwopole. Wydaje mi się, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Gra swobodna odblokowana. Podsumowanie, no nie jestem zadowolony z tego odcinka. Nie, nie, tragedia była po prostu. No ale tak jak powtarzam wielokrotnie, skupiamy się na fabule i na razie zostańmy przy tym. Potem będziemy wbijać 100% wszystkiego, ani jednego mi zestawu. Ale pochowane jest, naprawdę ta misja była mega trudna i taka bardzo skomplikowana. Obszerna zarazem. Obi-Wan Kenobi odblokowany. Qui-Gon Jinn. Darth Maul. I jego wersja z kapturem. Droideka. Czemu oni są tak na szaro jakby? Już, Jar-Jar! Moisy muszą iść do reszty! Aha! Moisa wie, gdzie oni iść! No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka do końca. Widzimy się już niebawem. Na razie, siemanko i cześć!